Jako oficer wojsk francuskich uczestniczyłem w oblężeniu Saragossy. W kilka dni po zdobyciu miasta, znalazłszy się w jednej z ustronnych dzielnic, zwróciłem uwagę na zgrabne kształty niewielkiego domku. Domek ten stał z dala od innych, sądziłem więc zarazu, że żołnierze francuscy nie zdążyli go jeszcze splądrować. Już nie ma wątpliwości, że to początek rękopisu znalezionego w Saragosie Jana Potockiego, książki niezwykłej, rozpropagowanej przez głośny film nie tylko w Polsce i na całym świecie. Natomiast ja chcę zachęcić do zapoznania się z oryginałem, którego losy były równie niezwykłe jak filmu. Autor, czyli Jan Potocki, właściwie napisał trzy wersje tej samej książki. Pierwsza okazała się w 1805 roku, a ostatnia w 1814. Ta edycja, którą mam, opiera się o te pierwsze wydanie. Nie przeczytałem jeszcze tego najnowszego tłumaczenia opartego właśnie na tym ostatnim wydaniu, a podobno dość mocno się różni, ale abstrahując od tego, i tak wiadomo, że powieść ta składa się z 66 w tym wypadku dni, w których Alfons von Worden opowiada, jak dziwne historie wydarzyły mu się w trakcie pobytu w okolicy Saragossy. No i tutaj mamy tak zwane opowieści szkatułkowe, czyli ktoś opowiada komuś, co ktoś jemu opowiedział i tak dalej. Zagłębiamy się coraz dalej i te historie przeplatają się w zależności od tego, kto opowiada, od zabawnych historyjek poprzez erotyczne opowiastki i właściwie horrory, trochę przygód wojennych, także szeroki wachlarz historii toczy się na łamach tej powieści. Opowiadane są, co za tym idzie, przez różne osoby w różne sposoby. Mamy tu więc bardzo bogatą paletę różnego rodzaju postaci, opowieści, właściwie gatunków literackich na łamach tej książki. Czyta się ją wyśmienicie. Niewiele moim zdaniem się zestarzała, poza może językiem, co oczywiście dodaje mu trochę takich dodatkowych smaczków powrotu do przeszłości. Tak więc jest to opowieść, która na pewno czytelnika wciągnie, choć może czasami się pogubić w jej zawiłościach, w tym, kto właśnie w danym momencie opowiada. Ale taki urok jest tej książki. Chodzi o to, żeby się w niej zanurzyć. I do tego namawiam. Zanurzmy się w opowieściach z rękopisu. Do usłyszenia.